Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w kolejnym odcinku z... Cóż... No, z kolejnym w kolejnym odcinku z... Gry, którą możecie z... Outriders po prostu. No, witam was w kolejnym odcinku. Otóż porąbało się troszeczkę zapisem i wykonało mi z jakiegoś powodu misję mini, które wykonało. Na przykład u tamtej osoby, u której chciałem wykonać. Dlatego uznałem, że... Coś się, nie wiem, może coś się ze skryptem zepsuło, może to przez procesor, nie wiem. Zepsuło mi się po prostu, coś się zepsuło zapisem i wykona mi misję. A ten sprzęt to sobie zrobiłem, robiąc misję pana Chenga. Zrobiłem ją parę razy i uzbierałem sobie na dobry sprzęt. Także możemy iść dalej. Bo mam tą misję przedrzeć się do wieży słonecznej. A ta misja powinna się po... Znaczy nie powinienem mieć tych misji wykonanych, skoro nawet jeszcze nie przeszłem dalej. Znaczy niektórych misji nie powinienem mieć. O to chodzi. A, dobra, już wiem o co chodzi. I tamten tryb uczęgi dawał możliwość... Tak, jednak na ten strój włóczęgi był dobry. Znaczy on miał to, że po prostu mogę dwa razy użyć tej mojej super umiejętności. Dobra, dawaj, dawaj. W ogóle wykonam jeszcze raz misję Chenga. Znaczy wykonam ją w ten sposób, bo po misji Chenga powinniśmy iść do naszej koleżanki Ewy. Później jak do niej dojdziemy, to ona powinna nas przywitać. Pytacie się, jak się o tym dowiedziałem? Otóż dowiedziałem się jeszcze na tym, że później jak sprawdzałem tą misję, którą wykonałem do końca, to pisało, że jej nie wykonałem do końca. Doszłem do tego miejsca, do tej misji, czy do końca. Okazało się, że mieliśmy iść jeszcze do miejsca, gdzie jest Ewa. To jest mi już niepotrzebne. A ciebie muszę się pozbyć. No. Ja chcę... Rozusz. Wolę mieć karabiny maszynowe. Nie takie karabiny maszynowe. Dobra, lecimy dalej do wieży słonecznej. Tak, do wieży słonecznej dalej. Zbieramy cały lucik. No to mamy. Pistoleciki, dobrze. Lepsze pistolety to większa siła ognia, dobra. No to lecimy dalej. Na pewno rzecz, o którą się obudzę na martwie. Proszę, nie używaj umiejętności. O nie. Nie, nie pozwolę ci na to. Nie, on używa tych głupich. Przestań. Pozwalam ci na skupienie pociski. To se wezmę.
Uwolnię. Chcę zobaczyć, jak wygląda. Dobra, nie zobaczę. Walić to. Nie ma na to czasu. Odbiorę ci życie. No. We delete people from existence. Dobra, usunęliśmy ich. Dobra, mam ich. Poziom świata? Piąty. Dobra. I pokażcie mi, co jest w poziomie świata piąty. I oczywiście mi... Okej, widzowie, jesteśmy w tym momencie i powiem tyle. Reminds me of that mission in Damascus, when we rescued those diplomats. I had to save your ass from that machete-wielding mob. More like the time... Your sorry ass from that redneck mob... Nie chciałem tego, proszę. Zniszczysz tego grę. Those missions felt like we were fighting for a reason. But this shithole, it's never been worth fighting for. So what's it all about for you then? Just trying to live another day. Boss, we're barely holding on. Sounds like I chose a good day to wake up. Macie. Niemskie rękawice. Jakiś karabin. Wow! Ja chcę was usunąć z egzystencji, ale nie pozwalacie. No. Dobrze te buty. Okej, wezmę ammo. No mi się bardzo przyda. Ale na pewno wam powiem, że procesor needs to be changed. No to szkoda gadać. Ale na pewno będę musiał się zatrzymywać w odpowiednich momentach, żeby... O nie, dobra, nie, bo mam takie déjà vu. Żeby tak strzelał powoli. O! Nie! No. I mamy kluczyk. Mam takie déjà vu, że tutaj mnie ścinało, ale mam nadzieję, że to będzie. Ale moja postać wygląda w ogóle fajnie, jak dobra. I'm seeing a lot of dead people. They look like they've been sauteed. Shit, be careful. Spokojnie, będę careful. Wątpię, żeby tu cokolwiek miało jakąś siłę, żeby mnie zabijał. Ale się zobaczy, z czym mamy do czynienia w ogóle. Jakub, I've reached the solar tower. I'm going in. What are you seeing in there? Some kind of weird electrical sparks flying everywhere. It means you're getting close. This altar, did I not mention? He's a goddamn electro freak. You mean he lights up light bulbs? More like flash frying everything for a mile. Look, I know you've always been able to handle yourself, but this son of a bitch is on a whole other level. As of recently, so am I. Co mnie to zapisze? Ale nie będę sprawdzał sobie rzeczy. Wolę sobie to, co jest lepsze. Ten, a to, co jest gorsze, zostawił w ekipunku. Będę miał większą pewność, że mnie nie wywali zaraz gry. Okej, okay, wszystko mam... Mam? Tak, wszystko.
Ja to też. Okej, okay, hello, Mr. Freak. Skoro koleś zda się na piorunach, to musi być jakiś dowalony. O nie, z czym mam do czynienia? Czesiu, co to za brzusio? Co to jest kuźwa za brzusio? Coś ty kebabów się najadł? Fast foodu w McDonaldzie. Pokażcie. Wiadomo, że prądy... Wow, zarobiście wygląda, ale... No, nie widzicie tego pszuka? Czy on przed walką ze mną najadł się... Nie! Nie. No to za brzusio! Stary! No to za brzusio! Nie. You will end me. Ale gdzie ty jesteś? Oh, no. Tak się nie bawimy. Zaprzestań swoich działań, człowieku elektryku. O hej. O nie, ty jesteś jego. Zatrzymałem go przed jego sztuczkami. Dobra. Zakończysz mnie, ale ja cię zakończę wcześniej. Czy cię zatrzymałem przed atakowaniem dalszym? Dobrze. Czy cię podpalę? Nie, uciekłeś od ognia. Przestań swoich działań, please. Nie mina jak ktoś tam. A ja cię zatrzymam przed miną jak ktoś tam. Dobra. Dobra, jesteśmy blisko. O Boniu, myślałem, że mnie rozsadzi po prostu. And so Outrider, you've had your first kill. We also do not die so easily, do we? Seth. Tego chcesz, Seth? Come. We must speak. A mogę się zapytać, dlaczego ten odmieniec miał taki brzuch? Opowiesz mi jego historię. To jest historia... They asked you to help them. To fight the altar down there. Why didn't you? That pathetic monstrosity was a distraction. People are dying because of him. Without the supply route open... They all die. These feeble creatures. Slaughtering each other over scraps. You waste your gifts. Running errands for them. Trying to win their meaningless, endless war. You must realize... You're not like them anymore. So what? I should play at being a god like you. I am not playing. But you are something even more. Altered and Outrider. The last Outrider. Do what you were sent here for. Go! Beyond the frontier! These people need their gods. Only one like you could lead them to a future. Why not you? They call him Moloch. I fight another war, far above this petty squalor. My war is with the worst of our kind. This one is too powerful. He will destroy us all, unless I hunt him down. But this is not your fight. You are to be the shepherd.
find a way for them out of this slaughter, Outrider. Mhm. Miło, że jestem ich pasterzem. Jestem pasterzem wielkiego narodu, który liczy bardzo mało ludzi, ponieważ wojna. War is war. War never changes. What the hell, coś się stało? Sure, it's done. Your supply lines open, I'm heading. A. Ja myślałem, że coś się zepsuło po prostu i takie Shira, we got a problem. Something fucked up. Outrider, what you just did. I've left 100 men trying. Don't thank me yet. You still got a war to do. Not sure anyone's winning this goddamn war. But there's something even more important you might be able to do. Spodnie włóczęgi. Ja nie mam stroju włóczęgi, aż zobaczę. Chociaż boję się, że mi komputer wywali, dlatego czekajcie, zrobię tak. Postójmy sobie chwilę. I... Uff, dobra, czyli wszystko muszę na spokojnie robić, okej. Okay. Zaznacz. I zobacz, tutaj broń. Tak mam, ale nie mogę go ulepszyć, aż zobaczę. Wybierz, zdejmij. O, szczegóły. Nie mogę ulepszyć, kurna, taki fajny strój. Dobra, może znajdę kolejny, dobra, ale wezmę taki już. Oznaczę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa i... Many, I get many, dobra. Zrobiliśmy to, co musieliśmy. A teraz idziemy... Wracamy do Shiry. Z wiadomością, że Shiro, udało się. I przy okazji przejdę tą misję jeszcze raz pana Chenga, albo już tego nie zrobię, bo mi udo... Bo ogólnie tak, jak ją później uwolniliśmy, to później idziemy do jej sklepu, mówimy, hej, no miło, że się pojawiłeś i w ogóle, no i później stoimy przed sobą i dostaję sprzęt z niej. I z niej dostałem karabin, ten z... maszynowy. Weź udział w odprawie z Shiro i Jakubem w jej pokoju do wyznania. Okej, okay, idę. Ale ja wyglądam, kurde. A w ogóle mogę zobaczyć, co ty tam masz? Niestety nieciekawe stroje. Bo ja mam lepsze, fajniejsze. Ale, nie, ale ta maska mi się podoba. Jak ktoś kiedyś zrobi właśnie z Outriderów ten hełm, ja sobie go wezmę. A, w ogóle czekajcie, bo tu są jeszcze w ogóle znajdźki. Takie można powiedzieć. Oblokowano wpis w dzienniku przeniesienie. Oczywiście w pełnej wersji my to wszystko przeczytamy. A na razie to tego nie zrobimy. I mam nadzieję, że w pełnej wersji z nowym procesorem uda się... Tuż bardziej. Czemu nie mogę się dziwić? Dobra, może się to naprawi teraz. Hej, Tupek. Sure. Hey, Dupek! The signal in the forest. You remember it? Yeah, like it was yesterday. You still have its frequency, don't you? You mean this frequency? Kurva. You got the winning lotto numbers tattooed on your ass cheek, too? Still don't believe me? Ugh, I hate when you play the I told you so. That signal is still playing like a distant echo. It's digital, which means it must be coming from a place where there is no anomaly. The problem is, we've never been able to locate its source because we've never had the right frequency until you showed up. So now listen close, you need to bring those precise numbers to Dr. Abraham Zahidi, one of our last scientists. Bullshit. He's been deep in enemy territory for weeks now. Five rations says Zahidi's dead. We don't know that. You? I've seen you before, it was... In the med lab, you woke me out of cryo. Guess life's real funny that way. Meet Jane, sniper, first class. She almost died trying to save his life. She'll guide you. Shira, when we landed, that signal was already playing. Do you have any idea who or what is sending it? Do yourself a favor, don't ask that question. Whatever's out there, they don't want to be found. And whoever goes looking for that fucking signal ends up dead. But... It's the only chance we've got. And if anyone can get there alive, it's all of you. Shira, come on! Jakob! That's an order. So,
Sorry I left you to die in that med lab. Hey, no worries. Didn't really have a choice. I'd have done the same. We have good asses. Lecimy. Nie mogę się doczekać pełnej wersji. Okej, okay, może poróbmy teraz jakieś misje. Okej, zobaczmy może ile my już tutaj mamy w ogóle narobione. 13 minut. Obstałem, że jeszcze tym bardziej, że wcześniej ścięło. To mamy o wiele więcej niż 13 minut narobione. I tak, no to tutaj już kończymy odcinek. W następnym odcinku porobię misje poboczne, które będą kontynuować lore i akurat dobrze, że mnie ścięło, bo kończymy odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się.